Latem 1939 trzech naukowców z Uniwersytetu Harvarda przeprowadziło badanie wśród niemieckich uchodźców dotyczące ich życia przed dojściem Hitlera do władzy. Poznaliśmy już świadectwa z kilkutygodniowego okresu tuż po objęciu urzędu kanclerza przez Hitlera. Wkrótce społeczeństwo niemieckie miało doświadczyć powszechnego ujednolicenia. Dzięki badaniom zgromadzono unikatowe materiały. Wysłuchajmy po raz pierwszy głosów ludzi, którzy w porę zdołali uciec przed nazistami. Nazywam się Max Reiner. Jestem po 50. Uczestniczyłem w politycznym i kulturalnym życiu Berlina, dopóki naziści nie napiętnowali mnie jako Żyda. Kiedy Hitler pojawiał się w oknie albo przejeżdżał samochodem, ludzie wpadali w ekstazę. Mężczyźni i kobiety, młodzi i starzy, mieszczaństwo, robotnicy, wszyscy wierzyli bez zastrzeżeń, że Hitler jest zbawcą Niemiec. Licealistka Elisabeth Brasch zauważa: słyszeliśmy deklaracje takie jak: Hitler to prawdziwy Syn Boży przysłany przez Boga. W słoneczne dni mówiono: co za wspaniała pogoda, prawdziwie hitlerowska. Nazywam się Heinrich Kromayer. Jestem protestantem, a moja żona Żydówką. W 1933 miałem 33 lata. Moja kariera nauczycielska legła w gruzach, bo byłem członkiem Partii Socjaldemokratycznej. Któregoś dnia mogłem zobaczyć Führera z bliska. Nie było w nim srogości i powagi bijącej ze zdjęć. Zachowywał się, jakby owacja tłumu go peszyła. Potem, kiedy widziałem go w kronice filmowej, a wyświetlano ją w kinach przed każdym seansem. Zawsze już postrzegałem go jako drobnego cwaniaczka, upajającego się własnymi słowami. Kiedy wydano rozkaz, wszyscy słuchali bez dyskusji, pisze Karl Schwabe. Ogłaszano referendum, wynik zawsze był jednogłośny. Wszystko działo się spontanicznie. A tę spontaniczność z najwyższą zręcznością organizował pan Goebbels. Na przykład 6-letnia córka wraca ze szkoły. Czego się dziś nauczyłaś? Spontanicznego aplauzu. Datki na pomoc zimową nie były do końca dobrowolne, wspomina Hetty Schiller, wykładowczyni psychologii na Uniwersytecie Humboldtów. Każdy darczyńca dostawał kwit, który musiał przyczepić do drzwi. Taka metoda znacznie zwiększała hojność Niemców.
Max Moses Polke. Miałem 38 lat, kiedy Hitler doszedł do władzy. Z zawodu jestem notariuszem. Obowiązek wywieszania flag hitlerowskich dla nas, Żydów, był skrajnie upokarzający. Ale inaczej uznano by nas za wrogów państwa. Nie mieliśmy wyboru. Musieliśmy uczestniczyć w tej zbiorowej maskaradzie. Mój mąż i ja jesteśmy robotnikami. Męża w 1932 roku wyrzucono z partii komunistycznej. W 1933 firma zwolniła go jako wroga państwa, bo ma korzenie żydowskie. Mieszkaliśmy w Dreźnie. Nazywam się Marta Levinson. Naziści wprowadzili prawo głoszące, że nie można pracować w służbie cywilnej, jeśli ma się żydowskiego małżonka. Moja siostra złożyła oświadczenie dotyczące przynależności rasowej. Zwolniono ją z dnia na dzień, choć pracowała w administracji przez 12 lat. Nie dostała odprawy. Kazano jej żyć za to, co wcześniej dostała od państwa. Oskar Schwarz. Jestem synem żydowskiego kupca, który robił interesy na Bałkanach. Jestem prawnikiem. Moja firma realizowała dla państwa duże projekty budowlane. Żeby ratować skórę, szef postanowił przyłączyć się do nazistów. Zwolnił mnie. Wyjaśnił, że kieruje się wyłącznie oportunizmem. Gdyby NSDAP straciła władzę, zwolnienie zostałoby potraktowane jako urlop. Zarobki żony, która pracowała w bibliotece, nie wystarczyły, by wyżywić rodzinę. Czułem, że spadam w otchłań. Przedstawię się. Alfred Oppler. Byłem sędzią pruskiego sądu administracyjnego. Wychowywałem się w wierze protestanckiej. Mając 12 lat, dowiedziałem się o swoich żydowskich korzeniach. Zgodnie z nowymi zasadami musiałem przyjąć niższe stanowisko lub pogodzić się z przymusowym stanem spoczynku. Kiedy przyjechałem do sądu w Berlinie, dyrektor przyjął mnie ze łzami w oczach. Położył mi rękę na ramieniu, żeby mnie pocieszyć. Spytałem, czy próbował nas bronić. Dobry panie, cóż ja mogłem zrobić? To nic by nie dało. Nazywam się Franz Koch. W 1934 aresztowano mnie z powodów politycznych. Dozorcom kazano odnotowywać, kiedy lokatorzy wchodzą i wychodzą z budynku. Nasza dozorczyni była starszą kobietą. Mieszkała na parterze. Nie należała do NSDAP. Inwigilowała nas z czystej głupoty. Kiedy już byłem w obozie, obserwowała moją żonę i rejestrowała każdego naszego gościa.
ale kiedy rozmawiała z żoną, odnosiła się do niej bardzo serdecznie. Mała Inge, córka mojego fryzjera, powiedziała, czego uczyli ich w szkole, pisze Hetty Schiller. Najpierw państwo. Jemu trzeba poświęcić wszystko. Rodzice są mniej ważni. Jeśli stawką jest interes państwa, nie można opowiadać się po stronie rodziców. Jeden gówniarz doniósł dyrektorowi, że ojciec narzeka na ciągłe parady wojskowe. Teraz ten człowiek gnije w obozie. Doświadczenia, które ukształtowały najsłynniejszych przywódców XX wieku. Punkt zwrotny. Premiera w niedzielę 12 maja na Polsat Viasat History. Nazywam się Edmund Heilpern. Podczas I wojny światowej byłem oficerem. Córka chodziła do liceum. Któregoś dnia powiedziała mi, dziś dokonałam rewolucji, staliśmy przez godzinę śpiewając nazistowski hymn Pieśń Horsta Wessela. Zastąpiłam tekst słowami Zdechł Hitler, zdechł Hitler. Nauczyciel słyszał, że coś jest nie tak. Obserwował nas, ale się nie zorientował. Rodzice, dzieci, wnukowie. Państwo może istnieć wyłącznie dzięki zdrowym obywatelom. Zdaje się, że wybrałem pracę niewymagającą siły charakteru. Nauczyciele padają jeden po drugim, zauważa młody nauczyciel Robert Broisch. Jakiś czas temu w Berliner Illustrierte wydrukowano zdjęcie profesora Bieberbacha. Matematyka, na wycieczce z towarzyszami z SA. Jego wybitny kolega, profesor Decz, rok temu był skrajnym lewicowcem. Dziś jest stuprocentowym nazistą. Wielki filozof Heidegger też zaraził się szaleństwem i został rektorem Uniwersytetu Fryburskiego. Jestem założycielką jedynej szkoły Montessori w Niemczech. Nazywam się Toni Lessler. Urodziłam się w 1874. Pochodzę z wpływowej rodziny żydowskich bankierów. Słyszałam, że w szkole podstawowej na Pfalzburger Strasse dzieciom kazano przynieść wiadra wody, mydła i szczotki, by umyć krzesła, na których siedziały dzieci żydowskie.
Dzieciom żydowskim kazano pisać długie wypracowania na tematy, których jeszcze nie poruszano na zajęciach. Przez to nie mogły mieć dobrych stopni. Równocześnie z pracą zaczęłam studia medyczne, opowiada Ada Burger. Jeden wykładowca powiedział mi: to bezcelowe. Studenci nie słuchają. Myślą tylko o Hitlerjugend. Potrzebują przywódcy, który powie im, co robić, po co mają czytać, po co uczyć się matematyki. Tak wygląda rzeczywistość. Uniwersytety opustoszały. Zapał do nauki? Skądże? Do sztuki? Jakiej sztuki można było uczyć tę młodzież? Malowania pocztówek, w czym specjalizował się dr Ziegler, nowy rektor Akademii Sztuk Pięknych? Młodzież miała nadawać się do wojska. To wystarczyło. Niemieckie kobiety były uczone, pisze młoda Elisabeth Brasz, że nie są stworzone do nauki, tylko do kuchni i do garów. Świętym obowiązkiem każdej dziewczyny było przygotowanie się do małżeństwa i macierzyństwa. Strzeżcie się studiujących kobiet, którym wydaje się, że są mądrzejsze od kolegów. Nie dręczcie młodych kobiet sprawami, których nie są w stanie pojąć. Zamiast klasyki wciąż czytałyśmy mowy Hitlera i Göringa o kulturze. Karl Otto Thieme. Urodziłem się w 1902. Jestem akademikiem i byłem członkiem redakcji katolickiego czasopisma Junge Front. Po upadku Starego Świata grunt palił nam się pod nogami. Ale wielu Niemców wciąż chciało szukać jakiejś jasnej strony i solidarnie trwało w dawnych organizacjach. Urząd pracy, w którym pracowałem na początku 1933, został zupełnie wypaczony przez nazistów. Zmieniono go w służbę pracy, przymusowy system rekrutacji siły ludzkiej na potrzeby wojska. Wycieczki młodzieży na wieś to przeszłość, pisze Ada Burger. Odpoczynek okazał się pojęciem zbyt liberalnym. Musieliśmy się obyć bez niego. Wolny czas organizowała nam instytucja KDF. Kraft durch Freude, czyli siła przez radość. Alfred Oppler. Nasze ośrodki wakacyjne zostały najechane przez niemal 2000 ludzi zupełnie różnych od dotychczasowych urlopowiczów. Wraz z rodzinami przybywali autobusami, pociągami i promami KDF. Po tygodniu przybywały nowe grupy.
Ci ludzie mogli tylko ciężko pracować, podróżować i wzmacniać ciało oraz ducha na świeżym powietrzu. Tak wyglądała marchewka reżimu, który znacznie częściej używał kija. Nazywam się Ifa Wisber. Pochodzę z rodziny żydowskiej inteligencji. Jestem aktorką. Kiedy pojawił się Hitler, miałam 25 lat. Wcześniej żyłam jak chciałam. Dla mnie, tak jak i dla innych Niemców, wolność była najwyższą świętością. To właśnie zmieniło się najbardziej po dojściu Hitlera do władzy. Jednostka przestała decydować o własnym życiu. Najbardziej intymne, intelektualne i zawodowe sprawy stały się probierzem lojalności wobec państwa. Koniec z drzwiami i zamkami. Każdy mógł dowoli zaglądać w cudze garnki, w książki i do łóżka. Nazywam się Rudolf von Linauer. Jestem architektem, katolikiem niezaangażowanym politycznie, rozwodnikiem. Mam 27 lat. Mieszkałem w Filadelfii, w Ameryce Południowej, w Chinach, wśród tybetańskich mnichów. Właśnie wróciłem do Niemiec. Miałem się za szczęściarza, bo nie musiałem pracować w firmie, słuchać radia, ani brać udziału w partyjnych mszach w każdy niedzielny wieczór. Nieustanne obowiązki pod nadzorem innych szefów i kolegów miały zeszlifować twój wygląd i twoje myśli do stanu jednolitego forniru. Każdy, kto się nie ugiął i zachował odwagę, miał zostać zmiażdżony, tak by istniał jeden naród skupiony przy jednym wodzu. Życie marnowało się w sferze prywatnej. Żydzi niemile widziani. Ja na przykład uwielbiałem pływać, pisze Alfred Opler. Ale Żydom zakazano korzystać z kąpielisk i basenów. Zakaz pływania w Bałtyku dla Żydów. Kradałem się na baseny. Zawsze bałem się jednak, że ktoś znajomy rozpozna mnie i wyda. Pływanie to przyjemna rozrywka, ale niekiedy podchodzi się do tego z duszą na ramieniu. Wreszcie się poddaliśmy. Dzień po dniu stawaliśmy się pariasami.
Pozbawiono nas nawet danej przez Boga przyrody. Żydom zakazano też korzystać z restauracji pod Hawlem. Za każde wykroczenie można było trafić do obozu koncentracyjnego. To zaś oznaczało ogromne cierpienie, a nawet śmierć. Nazywam się Hans Kosterlitz. Urodziłem się we Wrocławiu w rodzinie żydowskiej. Jestem kierownikiem sklepu. Miałem 31 lat, kiedy we wrześniu 1935 wprowadzono ustawy norymberskie. Wówczas każdy, kto utrzymywał z Żydami relacje wykraczające poza obowiązki zawodowe, narażał się na poważne kary. Tylko w ostateczności rozmawiałem z Trudę, naszą sprzedawczynią, która była dla mnie ideałem kobiety i którą nazywałem kobietą z moich marzeń. Może to dobrze, że nasz związek trwał tylko kilka miesięcy. Nawet pracownicy naziści wciąż traktowali mnie z szacunkiem. Kilkoro pracowników nawet podało mi rękę w dzień ogłoszenia ustaw. W kodeksy prawne wpisano, że Żydzi są biologiczną deformacją i istotami niższymi. Kategoryzacja rasowa według procentu krwi żydowskiej, co sam nazywałem arytmetyką krwi, wywołała wielką gorliwość ulicznych genealogów, pisze Alfred Oppler. Trudno sobie wyobrazić, co znaczyło być w 1/4, w połowie lub w 1/3 niearyjczykiem, wspomina Frederick Weil, handlarz win z Frankfurtu. Niejeden znany członek partii musiał oddać mundur po tym, jak został nazwany żydowską świnią przez młodych z SA i SS. Urzędnicy służby cywilnej, prawnicy, notariusze, kierownicy banków zostali zwolnieni, jeśli pechowo jedna z ich babek była Żydówką. Pewna nasza znajoma, której ojciec był Żydem, zrobiła wszystko, by się go wyprzeć, dodaje Alfred Oppler. Twierdziła, że jej świętej pamięci matka zdradzała męża, a ona jest owocem romansu. Posunęła się do tego, by zszargać reputację własnej matki. Zgodnie z ustawami norymberskimi, kontynuuje Alfred Oppler, międzyrasowe stosunki seksualne były zakazane. Żydzi nie mogli też zatrudniać aryjskich pokojówek młodszych niż 45 lat. W
Przez 4 lata mieliśmy służącą, dobrą, uczciwą Bawarkę, która kochała nasze córki. Niestety, Maria miała tylko 44 lata. Pierwszego stycznia 1936 musieliśmy ją zwolnić. Kobieta doznała załamania nerwowego i przepłakała całą noc. Zgodnie z prawem, Führer mógł uczynić wyjątek od tej reguły. Biedaczka napisała list, wskazując, jak wiele znaczy dla niej praca w naszym całkowicie niemieckim domu. W Wigilię, kiedy już ubraliśmy choinkę, dowiedzieliśmy się, że jej prośba została odrzucona. To zepsuło nam święta. W 1935 miałam 35 lat. Byłam pielęgniarką w hamburskim szpitalu żydowskim. Nazywam się Anne-Marie Wolfram. Moja mała Ewa zachorowała na szkarlatynę. Lekarz zalecił jej górskie powietrze. Wybrałyśmy się do Garmisch. Właścicielka zajazdu nie chciała nas przyjąć. Spytałam, czy to przez to, że jesteśmy Żydówkami? Szeroko otworzyła oczy. Jesteście Żydówkami? W takim razie znajdzie się mały pokój za darmo. Traktowali nas jak królowe. Właściciele zajazdu byli bardzo religijni i raniła ich antychrześcijańska postawa partii. Nikt z nas nie sądził, że nawet najwybitniejsi Niemcy, z nielicznymi wyjątkami, okażą się tak mało odważni, pisze Józef Lewi. Urodził się w 1870 roku jako 10. dziecko z bardzo pobożnej rodziny żydowskiej. Uczył w wielu żydowskich i chrześcijańskich szkołach we Frankfurcie. Był też kantorem w synagodze. Nigdy nie potępili wszystkich tych łajdactw, które działy się na ich oczach. Milczeli, kiedy deptano niemieckie prawo, niemiecką kulturę i godność Niemców. Kiedy Hitler doszedł do władzy, miałem 55 lat, pisze Frederick Weil. Pochodziłem z religijnej żydowskiej rodziny żyjącej w Niemczech od XIV wieku. Najłatwiej było zniewolić ociężałą opinię publiczną walką z bolszewizmem i nienawiścią do Żydów. W plotkach nazywano ich winnymi nie tylko przegranej wojny, ale też traktatu wersalskiego i poniżenia narodu niemieckiego. Propaganda budziła najniższe instynkty. Żydzi byli bogaci, bo ukradli niemieckie majątki, a teraz my je im odbierzemy. Chleba i igrzysk, zauważa Rudolf von Linauer,
to najlepsze narzędzie w arsenale despotów, czy to mówimy o męczeństwie chrześcijan, czy o współczesnym prześladowaniu Żydów. Nic się nie zmieniło oprócz daty. Maszyna propagandowa pracowała w szaleńczym tempie, pisze von Linauer. Wiec za wiecem. Nieustanne widowiska, parady i marsze w święta państwowe. W święto majowe, pisze Elisabeth Brasch, musiałyśmy czekać, aż przejdą przed nami wszystkie korporacje. W białych, długich spódnicach szłyśmy wraz z przedstawicielami Kraft durch Freude, partyjnej organizacji wypoczynkowej. Byłyśmy przemarznięte na kość. Oddajcie nasze kolonie. Przedstawię się. Nazywam się Ernst Markus. Pochodzę z rodziny żydowskiej, która kochała literaturę i sztukę. Jestem prawnikiem i notariuszem. Niemieckie owoce. Odbudowa, wspólnota narodu, krew i ziemia, judeo-bolszewicko-marksistowskie machinacje. Nieustannie te same frazy powtarzane z monotonią młynka modlitewnego. Do tego na witrynie każdego zakładu wieszano wielki napis: to Führerowi zawdzięczamy miejsca pracy. Nie wiem, co się stało z człowiekiem, który na swoim warsztacie wywiesił napis: to miejsce pracy zawdzięczamy dziadkowi. Nie było świadków ani śladów zbrodni. Geniusze, zagrożony gatunek. Od poniedziałku 6 maja na Polsat Viasat History. Udało mi się dostać na kilka wielkich imprez, opowiada Rudolf von Linauer. Jestem historykiem i śmiałem się w duchu, kiedy przypominano nam, że jedno lub drugie zjawisko jest pochodzenia starogermańskiego. Że my, Niemcy, mamy prawo do czegoś, co pochodzi sprzed wieków. Ale nawet mnie poruszały lasy flag i pieśni wojowników. Uległem zbiorowej ekstazie, wirowi wszechobecnych swastyk. Wreszcie poczułem przesyt. To była zbiorowa hipnoza. Niemcy, a zwłaszcza Prusacy, byli na nią niezwykle podatni. Pragnęli się zatracić, mdleć, krzyczeć, wyć, cierpieć i to cierpieć fanatycznie. Chcieli, by pętał ich łańcuch, by wrzynał się w ich ciało.
W radiu królowały wciąż te same tony, pisze Hilde Koch, która została sama z synem po tym, jak jej mąż został zesłany do obozu. Któregoś dnia Göring kpił sobie. Nasza rewolucja jest właściwie bezkrwawa. Nikomu nawet włos nie spadł z głowy, a mimo to międzynarodowa prasa wiesza na nas psy, bo raz czy dwa szturchnęliśmy jednego Żyda. Nie dało się tego znieść. Naszą egzystencję niszczono za pomocą diabelskich metod, pisze Józef Lewi. Aresztowania na podstawie absurdalnych oskarżeń i anonimowych donosów. Ludzi zatrzymywano w dzień i w nocy, w sklepach, na ulicach, w pociągach. Żaden Żyd nie był bezpieczny. Ale groza nocy z 9 na 10 listopada 1938 roku przekroczyła wszystko, co się działo wcześniej. Zabicie przez polskiego Żyda sekretarza ambasady w Paryżu von Ratta naziści wykorzystali do akcji brutalnej przemocy przeciw wszystkim niemieckim Żydom, pisze Toni Lessler. W całych Niemczech doszło do serii pogromów zwanych przez nazistów Kristallnacht, nocą kryształową. Pokojówka obudziła nas w środku nocy, krzyczała: synagoga płonie, synagoga płonie. Postanowiłem, że tam pójdę, pisze Siegfried Neumann, prawnik i notariusz, urodzony w 1900 roku. Byli tam strażacy, ale nic nie zrobili. Zauważyło mnie trzech mężczyzn, w tym Esamen. Chwycili mnie i wlekli na oczach milczącego tłumu. Kopali mnie w twarz, krzycząc: wrzuć Żyda do ognia. Wreszcie udało mi się uciec. Norymberski prawnik Rudolf Bing pisze: sklepy żydowskie zdemolowano, wybito szyby, splądrowano większość mieszkań. W moim wytłukli lustra i porcelanę. Przewrócono szafy, rozwleczono ubrania. Z trudem poruszaliśmy się wśród połamanych sprzętów. Jedna z naszych przyjaciółek była sama z 3-letnią córką. Ci bandyci zdemolowali ich mieszkanie, wdarli się do pokoju dziewczynki i na jej oczach zniszczyli wszystkie lalki. Odchodząc, powiedzieli matce: powinnaś utopić to dziecko w Jordanie. Dzień wcześniej moją żonę odwiedziły trzy przyjaciółki. Męża jednej z nich zabili tej nocy na oczach żony, a ona trafiła do szpitala z poważnymi ranami twarzy. Mąż drugiej walczył o życie, a męża trzeciej wraz z setkami innych zesłali do Dachau.
swoich mowach, twierdzi Kate Wordride, Goebbels zgłosił, że Żydzi powinni sami zapłacić za szkody, które rzekomo wyrządzili. Firmy ubezpieczeniowe wypłaciły odszkodowanie państwu. To na ulicach nadal czułem się najbezpieczniejszy, wspomina Alfred Oppler. Całymi godzinami kręciłem się z żoną po parku Tiergarten. W deszczu, we mgle, nocą. W Berlinie aresztowano tysiące ludzi. Spacerowałem całymi dniami, pisze Hans Kosterlitz, szukając okazji do emigracji. Godzinami wystawałem przed konsulatami holenderskim i szwajcarskim, tylko po to, żeby usłyszeć odmowę. Wreszcie zdobyłem bilet do Szanghaju, ale żeby dostać wizę, musiałem czekać na odpis z aktu urodzenia z Konstancji. Chodziłem od agencji do agencji, prosiłem o jakikolwiek bilet. Oszuści wyłudzili ode mnie pieniądze. Wymyślałem idiotyczne plany. Nie tylko nałożono na nas wysokie podatki, dodaje Karl Schwabe, wynoszące od 100 do 300% wartości wywożonego majątku, ale też wprowadzono celowe utrudnienia. Choć reżim chciał zmusić Żydów do emigracji, to robił wszystko, by skomplikować ich życie. Wreszcie udało mi się wyjechać z Niemiec. Trudno jest zrozumieć ludzkie zachowanie w obliczu takich potworności, wspomina Fritz Goldberg, piszący pod pseudonimem, by chronić matkę i brata, którzy pozostali w kraju. Dopóki tam żyłem, czułem się jak inni. Z każdym kolejnym obostrzeniem myślałem, że więcej nie zniosę, ale potem pochłaniała mnie codzienność. Praca, obowiązki, rodzina. Coraz bardziej przyzwyczajałem się do nowych warunków. Tę postawę do skrajności doprowadził jeden z moich starszych krewnych. Na każdą nową ustawę reagował słowami: na pewno wprowadzą wyjątki, wprowadzą wyjątki. Ale tylko się łudziliśmy. Nie było żadnych wyjątków. W 1934 Olga Lange wyjechała do Holandii, a następnie do Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Chin. Karl Lewitt uciekł do Włoch, potem znalazł pracę w Japonii. W 1935 Sybil Piś emigrowała do Londynu, a stamtąd do Chicago. Erich Dudek po wyjściu z obozu koncentracyjnego Sachsenburg wyjechał do Czechosłowacji, Austrii, Szwajcarii, Francji, Hiszpanii i Brukseli. W 1936 Robert Broisz wyjechał do Chile, a potem do Stanów Zjednoczonych. Kuno Fiedler i Karl Otto Thieme wyjechali do Szwajcarii. W 1938 do Stanów Zjednoczonych emigrowali Friedrich Royce, Hetty Schiller, Hilde Koch z mężem, Edmund Heilpern, Heinrich Krommayer i Ernst Marcus. Latem w
Friedrich Weil wyjechał do Strasburga, a potem do Paryża i Nowego Jorku. Ewa Wisbar trafiła do Hollywood. Rudolf von Linauer wyjechał do Holandii, Estonii, Finlandii i do Szwecji. W 1939 Rudolf Bing, Max Moses Polke i Max Reiner dotarli do Palestyny. Marta Levinson osiedliła się w Danii, Alfred Oppler, Ida Fanny, Lor, Herta Nathorn, Józef Lewi, Fritz Goldberg i Tony Lessler wyjechali do Stanów Zjednoczonych. Elisabeth Brasz dotarła tam w maju. Ada Burger wyjechała do Norwegii, Finlandii i Ekwadoru. Karl Schwabe przez Amsterdam i Londyn trafił do Filadelfii. Kate Wortfriede uciekła do Szwajcarii. Oskar Schwarz wyjechał na Kubę, ale stamtąd odesłano go do Wielkiej Brytanii. Hans Kosterlitz i Siegfried Neumann wyjechali do Szanghaju. Z Holandii Anne-Marie Wolfram i jej rodzina trafili do Southampton, a stamtąd wyruszyli do Ameryki. Podróż przez Święte Morze trwała 6 dni, napisała jej 11-letnia córka. Nazywam ocean Świętym Morzem, bo był dla nas drogą do wolności. Nigdy nie zapomnę, jak wpłynęliśmy do Nowego Jorku i ujrzeliśmy wieżowce Manhattanu.